Aleksandra Hortensia Dąbek, doktorantka Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie fortepianu Ewy Bukojemskiej. Laureatka wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, stypendystka m.in. Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, programu Sapere Auso i Fundacji Yamaha. Występowała z recitalami solowymi i z orkiestrą w Polsce i na całym świecie. W 2018 roku ukazała się jej debiutancka płyta z dziełami Fryderyka Chopina i Roberta Schumana. Muzyka Chopina jest dla mnie historią mojego życia. I nie mam tutaj na myśli tego, że wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu, są tożsame z wydarzeniami z życia Chopina. Natomiast uzmysłowiłam sobie niedawno, że wracając do utworów, które wykonywałam 2-3 lata temu, ale też kilka miesięcy temu, wracam do wspomnień, do emocji, które mi wtedy towarzyszyły. Jest to swego rodzaju pamiętnik. Przypominam sobie osoby, z którymi pracowałam nad danym utworem. Przypominam sobie miejsca, w których wykonywałam dany utwór. Jest to dla mnie niezwykle istotne, bo tworzy historię. Wracając do danego utworu, wracam do wydarzeń z mojego życia. Nad sonatą bemol pracowałam, jak byłam jeszcze w szkole muzycznej drugiego stopnia w Katowicach i byłam wtedy pod opieką profesora Wojciecha Świtały. I pamiętam, kiedy pierwszy raz ją wykonywałam w całości i wiem, że było to dla mnie wtedy duże wyzwanie. Chociaż praca nad sonatą zaczęła się już dużo wcześniej, a zaczęła się w moim przypadku od Marsza Żałobnego. Jest to do tej pory mój ukochany utwór, który gdzieś, mam wrażenie, przeżywam zawsze najgłębiej. Przygotowując się do pracy nad utworem, przede wszystkim staram się poznać kontekst, w jakim został on stworzony i zrozumieć, co kompozytor chciał nim przekazać. Zawsze biorę pod uwagę jego budowę i staram się stworzyć jedną spójną całość. Nie biorę poszczególnych części jako osobne dzieła. Staram się zbudować historię poprzez muzykę. Występ na maratonie na pewno będzie bardzo dużym wyzwaniem ze względu na porę, o której będę wykonywać sonatę bemol, bo będzie to 5:45, jeżeli dobrze pamiętam. Zdarzało mi się już grać o 1:00 w nocy, natomiast tak wczesne godziny, no, będę się musiała przyzwyczaić. Być może zacznę wstawać o 3:00 i ćwiczyć od 4:00, żeby się rozegrać na 5:00. Także jestem bardzo podekscytowana. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że Państwo również.